Mais ils doivent prendre facile.
plaża w Brennie. Godzina 8 rano. Wyspaliśmy się. Oczywiście warunki były takie mało komfortowe, ale też nie było ten. Wyspaliśmy się na przedsionku jakiegoś domku opuszczonego już, bo już jest po sezonie, jest trzeci, w tym momencie jest 3 września. Dzisiaj zapowiada się ładny dzień. Wypiliśmy gorącą herbatkę tam na pomoście. Tu się teraz wykąpaliśmy, idziemy zaraz na śniadanko. Na zdrowie. Poranek jest mega. Nie ma ludzi w ogóle. Tak wygląda plaża w Brennie. To jest akurat miejsce jedno chyba z mniej popularnych, mi się wydaje. W sensie takie takie na skraju Brenna. Jak to się nazywa? Aga, Złota Plaża? Nie. No nie wiem, w każdym razie. Jak się nazywa ten, co tu przyjeżdżaliśmy na mapie? Jak to się nazywało? Brenno, jesteśmy w Brennie. No Brenno, ale tu gdzie Nataniel miał wynajęte? Plażowa 7? Zakątek jakiś tam. W każdym razie ulica Plażowa, nie? Także widzicie, jak to wygląda na Plażowej. Większość jeziora jest otoczona sitowiem. Sporo rybaków, czyli sporo ryb. Ktoś lubi takie klimaty, to warto. Woda jest... Wygląda na czystą, ale jest taka brunatna. Nie wiem od czego tak naprawdę. No, może od tego piachu, bo plaża, widzicie, to jest taka, też taki kolor dosyć nietypowo biały. Ale generalnie jest fajnie, zwłaszcza jak jest słońce.